Cześć, witam w kolejnym odcinku filmu wprowadzającego Was do systemów inteligentnego budynku Fibaro. W tym odcinku poznacie dalsze etapy konfiguracji centrali UB-Home. W pierwszym odcinku przygotowałem centralę Yubi Home do pracy w naszej sieci Wi-Fi. Teraz przejdziemy przez kolejne kroki. Mamy dwie możliwości. Pierwsza z nich to korzystanie z kreatora startu. Naszym zadaniem wtedy jest tylko uzupełnianie poszczególnych zakładek i klikanie przycisku dalej. Drugą z możliwości jest kliknięcie przycisku pomini. Wtedy możemy wrócić do poszczególnych opcji później, korzystając z zakładki ustawienia. Ja korzystam z pierwszej możliwości, czyli krok po kroku będziemy uzupełniać i sprawdzać możliwości centrali Ubicho. W drugim punkcie panelu konfiguracji znajdziemy informacje o dostępnych aktualizacjach oprogramowania. Warto z niego korzystać, ponieważ najczęściej zawiera ono ważne poprawki oraz nowe funkcjonalności centrali oraz urządzeń. Oprogramowanie w wersji beta zalecamy stosować tylko dla świadomych użytkowników lub dla certyfikowanych instalatorów FIBARO, ponieważ jest to najczęściej oprogramowanie w wersji testowej. Trzeci punkt to łączenie central. Tutaj możemy stworzyć rozproszoną sieć systemów inteligentnego budynku, gdzie wyznaczymy centralę nadrzędną MASTER oraz podrzędną SLAVE. Należy pamiętać, że centrala Yubi Home może pracować tylko i wyłącznie w trybie SLAVE w połączeniu z centralą Home Center 3. Punkt numer cztery to pokoje. W tym miejscu tworzymy sekcję naszego domu oraz pokoje. Jest to ważne w celu późniejszego przeporządkowania urządzeń oraz łatwiejszej obsługi systemu z poziomu aplikacji mobilnej Ubi. Piąty punkt jest jednym z najważniejszych. Są to urządzenia. To tutaj dodajemy wszystkie elementy, na które złoży się nasz inteligentny budynek. Podzielony jest on na urządzenia Z-Wave, Nice, Elero, oraz inne urządzenia, które obsługujemy przez dostępne pluginy. Punkt szósty ogólne. Tam znajdziemy ogólne informacje o centrali. Ustawimy tam m.in. nazwę centrali, jasność diod LED na panelu centrali oraz główne urządzenia do wyświetlania w aplikacji. W kolejnej zakładce, w tym punkcie Lokalizacja ustawiamy współrzędne położenia naszego domu. Jest to bardzo ważne. Przy używaniu geolokalizacji jako wyzwalacza scen. Zakładka czas i jednostki tutaj konfigurujemy strefę czasową oraz jednostki do wyświetlania. Zakładka zmienne tutaj możemy dodać zmienne, które użyjemy do konfiguracji scen. I zdarzenia to również może się przydać w rozbudowanych scenach. Krok numer 7 to dostęp. Tutaj w zakładce użytkownicy Dodajemy osoby, które mają mieć dostęp do naszej centrali Yubi poprzez chmurę Fibaro ID. W zakładce Dostęp Instalatora możemy skonfigurować dostęp do naszej centrali dla certyfikowanego instalatora Fibaro. Może on dokonywać zmian na nasze polecenie. Zakładka Dostęp Zdalny pozwala na uruchomienie obsługi centrali przez aplikację Yubi. Ta opcja jest domyślnie włączona. Możemy tutaj również uruchomić dostęp zdalnego wsparcia Fibaro. Może się to przydać, jeżeli będziemy potrzebować pomocy specjalistów z działu technicznego Fibaro. Punkt numer 8 to alarm. Urządzenia Fibaro mogą tworzyć dla nas również system alarmowy. Tutaj ustawiamy nasze strefy alarmowe oraz w zakładce sceny alarmowe możemy utworzyć odpowiadające nam scenariusze działania systemu alarmowego. Punkt dziewiąty to klimat. Tutaj możemy tworzyć i zarządzać strefami klimatu w naszym budynku, dostosowywać wilgotność oraz temperaturę w pomieszczeniach. Punkt dziesiąty ogród. Tutaj możemy tworzyć harmonogram dla sekwencji podlewania trawnika, aby zawsze był zielony. Punkt numer jedenaście to to na co czekaliśmy: sceny. To tutaj tworzymy akcje, które złożą się na nasz inteligentny budynek. Sensory i współpracujące z nimi aktory łączymy właśnie w tej sekcji konfiguracji. Sceny możemy tworzyć szybko i prosto na podstawie bloków. Tak, tak zwane sceny blokowe lub bardziej zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać z pisania scen w języku Lua. Krok 12 to profile. Jest to miejsce, w którym tworzymy akcje, które mają być wykonane po uruchomieniu wybranego profilu? Na przykład Night, zgaś wszystkie światła, Vacation, ogranicz zużycie energii w budynku itd. Tak Krok 13 to backup. Tutaj możemy wykonać kopię zapasową naszego systemu w chmurze. Lub lokalnie na dysku komputera. Zaleca się, aby regularnie wykonywać kopie zapasowe systemu, a przynajmniej przed ważnymi aktualizacjami lub zmianami w cenach lub parametrach centrali. Krok czternasty to diagnostyka. Tutaj możemy sprawdzić zasoby procesora oraz pamięci centrali, a także sprawdzić stan sieci Z-Wave. Punkt piętnasty to Z-Wave. Tutaj znajdziemy zaawansowane ustawienia dla pracy urządzeń bezprzewodowych pracujących w sieci z -Wave. Ostatni punkt, 16 urządzenia Nice LRO. Tutaj znajdziemy zaawansowane ustawienia dla urządzeń radiowych producentów automatyki budynkowej Nice oraz LRO. Głównie dotyczą one współpracy z urządzeniami dwukierunkowymi. Jak widzieliście, centrala Yobi ma olbrzymie możliwości dostosowywania do naszych potrzeb. A gwarantuję, to jeszcze nie wszystko. W kolejnym odcinku dodamy kilka urządzeń, stworzymy kilka pierwszych scen, aby nasz inteligentny budynek zaczął w końcu działać. Zapraszam już wkrótce. Natomiast jeśli chcesz zostać certyfikowanym instalatorem FIBARO, przyjdź do naszej siedziby na szkolenie. Po szkoleniu otrzymasz unikalny numer Fibaro ID, który pozwoli Ci na korzystanie ze wszystkich przywilejów programu Ekipa Fibaro. Szczegóły programu znajdziesz pod filmem.